Dzikie ucho. Cześć, tutaj Ania. Witam w kolejnym odcinku z udziałem aktorów dubbingowych. Tym razem zmierzą się z programami informacyjnymi. Dajcie znać w komentarzach, na jakiego typu dubbingi liczycie w przyszłości i nie zapomnijcie zajrzeć na nasze Instagramy. I jedziemy! Dzień dobry. Dobry. Jesteśmy w Mediolanie. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Ewa. Cześć. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Matki, chowajcie swoich synów. Fani musicalu, róbcie notatki. Oto w naszej grupie Ewa Lachowicz. Waszym dzisiejszym zadaniem jest podłożenie głosu osobom występującym w programach informacyjnych. Ale fajnie. Dobre. Fragmenty wyświetlać się będą na ekranie. Zanim wymyślicie dialog, wybieramy 5 kategorii słów, które musicie wykorzystać w dialogu. Jeśli wykorzystacie wszystkie 5 słów, otrzymujecie punkt. Dialog nie musi łączyć się w logiczny sposób z prezentowaną sceną. Dzisiaj rywalizujecie z pozostałymi drużynami. Uwielbiamy pozostałe drużyny i bardzo serdecznie je pozdrawiamy. Wszystkie niesnaski poszły dawno, dawno w siną dal. Ja tam z nikim nie miałem bifa. Ja nikogo nie znam. No. To co? Wasze zdrowie. Zdrówko. 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 Zawsze w oczy. Kochani, jedziemy. To będzie na żywioł. Nic nie ustaliliśmy. Nic. Wcześniej nie wiemy. Nic nie wiemy. Nic nie znamy, więc w ogóle... Pięć słów wymyślonych. Zupełnie. Pięć nieistniejących słów. Nieistniejących. Dobrze, dobrze. Dobra. Z dźwiękiem? Do Lidla z okazji soboty, bo wiadomo, parking ram pam pam pam, dostarczono nowe produkty, otóż one to. Wrocław, 1785 rok. Nowe produkty z imperialistycznego zachodu pojawiają się coraz częściej w hali targowej. Między innymi hamburdziaki i kloerdy. Przepraszam bardzo, słyszałem pani o kermazurcie? Proszę pani, ja nie wiem, czekam kupę, czy tam była ta kiełbasa, ale wydaje mi się, że może tak było. Ja wczoraj byłam z mężem na targu i nie było ryba, dzisiaj jest kiełbasa, to strasznie dziwne. Tym bardziej, że wczoraj nie było kiełbasy. Szanowna pani, a co... Ja przyzwyczaiłem się, pani, do tego, że tam, gdzie są jabłka, tam są jabłka, tam są gruszki, a teraz są jakieś, proszę pani, jakieś ja tego nawet nie przeczytam za bardzo. Pierdolamenty, proszę pani, jakieś żabokloartersy. Ja nie jestem w stanie się dowiedzieć, są śliwki, tak. Proszę pana, Ramputing. Jestem menadżerem tego teatru i nazywam to Ramputingiem. To znaczy przyjmuję wszystkich tych, którzy odbierają ode mnie telefony. Dalej oglądamy, jak pani Wiesia sprzedaje na... Szanowny panie, chciałem kupić grzebień, sprzedaj mi coś, co się nazywa Mirtapur. Zaregalizować Manu Harang? A na co to? A na co to komu? A komu to jest a po komu to jest potrzebne? No, to marihuana. Niech to zabiorą tutaj. Niech to nie, pan tu nie stał. Tu był korp. Tak. Proszę pana, ja nie będę ukrywała, że wszystko to, co sprowadzili, to jest, proszę pana... Zbieram proszę, złom. Dlaczego tu nie widzę żadnych flag? Dlaczego? Flag? Jadłam dobry flag. Ale uważam, to było dramatycznie ale... złe w naszym wykonaniu. Nie, uważam, że to mogło coś, że to coś, z obrazkiem. O, coś ja tam byłem padło. Tak przerażony. Pięć słów ze sklepu meblowego? Proszę pana, czy jest pan świadomy, że ostatnio szukałem w sklepie meblowym szeslągu? Proszę pana, sekundeczkę, ten pan był pierwszy w kolejce. Najpierw chciałbym załatwić sprawy z tym panem, później... Dzień dobry, najpierw to ja bym chciał jednak kupić. Zamówienie złożone, które złożyłem już jakiś czas temu, nie doszło do mnie. Co? Nie, ale. Bez ale. Proszę pani, proszę pana, chciałbym powiedzieć, bo już nie wiem, jak się mam zwracać. Chciałbym powiedzieć tyle, że to jest proszę skandal. Pana, momencik. Najpierw proszę powiedzieć, jaka długość była dobra. Długość była dobra, proszę pana, ale chodziło mi o... Ale a szerokość, pan powie, najpierw długość załatwiamy, a później szerokość, pan nagle mówi... Szerokość miała być 180, przyszło zupełnie co innego. Ale kolor się też nie zgadzał, proszę pana. Proszę pana, wycofać. Proszę pana, nie, absolutnie. Powiem tak, było tak, że łóżko miało przyjść we wtorek. Przyszło w poniedziałek. Ja już dziękuję, to krzesło w ogóle jest niewygodne, nic u was nie kupię, jadę do Agaty i tyle mnie widzieliście. Do widzenia, dziękuję, proszę pana, do widzenia, proszę przez drzwi nasze też nie przechodzić, u Agaty se proszę kupić schody. Drzwi. Co za typ, co za typ. Przepraszam, czy ja ten szesląg znajdę? Bo ja nie wiem, ja nigdzie nie mogę go znaleźć. Naprawdę nigdzie nie mogę go znaleźć.
Jadę do Agaty. Regionalne przysmaki. Ale to znaczy, że każdy z nas musi coś powiedzieć z potrawy regionalnej? Nie, możemy, ogólnie przez tę całość, musi paść minimum 5. Ma ich paść 5. Podczas całej tej, całego tego długiego filmiku ma paść tylko 5. Jak politycy, mówicie strasznie dużo i nic z tego nie wynika. W roli Macieja Orłosia, Maciej Radel. Jedziemy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Chcielibyśmy poruszyć kilka niecierpiących zwłoki kwestii. Czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Dokąd tupta nocą jesz, a także zbliża się Wielkanoc. Porozmawiajmy z naszymi zacnymi rodakami o ich ulubionych regionalnych przysmakach. Oto zaraz po... Dzień dobry, no chciałam powiedzieć, że ja to jem... Żurekiem, no właśnie żurekiem, to bo ja z Kujaw pochodzę, proszę pana, świetny żurek robimy tam na Kujawach. Jajko zawsze na miękko. Kiszka ziemniaczana, zdecydowanie rarytas. Nie wiem, kwaśnice się. Bigos jest najlepszy u mojej mamusi. Ja strasznie lubię stypka z żurewiną. Podpiekanego. Tartaczek. Bazie, znaczy, oj, przepraszam, to potrawa miała być, no biedo, nie. Ja sama nie wiem, ja to tam lubię, co mi... No jak państwo widzą, potraw regionalnych ci u nas dostatek, nasz kraj potrawami regionalnymi stoi. W dzisiejszym odcinku dowiedzą się państwo również, jakie fantastyczne zegary. Ja to znaczy mam bardzo dużo wykresów, ale ja nic z tego nie rozumiem. Kazali mi się uczyć, to się uczę, ale... Wykresy, nie wykresy, okresy, przykresy, ale ludzie siedzą już w kawiarniach, zajadając... Mamy czas, czas nie goni nas, mam go ty, masz go ja. No właśnie, państwo widzicie, a my akurat z kolei czasu już nie mamy, bo program dobiega końca. Czekamy na was w kolejnym już jutro. Skończyłem. Wymieniliśmy jakimś cudem 5 popraw regionalnych, tak? Słuchaj, żeby to miało sens, żebyśmy wygrali, to muszą być prawdziwe produkcje, w której graliśmy. Jak zrobi ktoś research i nie będziesz w tym grał, a podasz to, to się nie liczy jako Ale to mogą być Damiana tylko produkcje. Jedziemy! Jesteśmy na to gotowi. Dzień dobry, nazywam się Daniel Bawuł. Możecie mnie kojarzyć z mojego pseudonimu artystycznego Damian Kulec. Chciałem dzisiaj opowiedzieć z racji tego, że dostałem w końcu mikrofon. Proszę pana, co ja panu powiem? Ja to nad Morze Polskie uwielbiam jeździć, tu mam taką trzymaną komóreczkę i oglądam różne programy. Ale pytanie dotyczy tego, w czym widzieliście mnie państwo ostatnio? Pojechałem na widziałem pana. Widziałem pana chyba w górach, widziałem pana na pewno i nad morzem jeszcze pana nie widziałem, ale byłem w teatrze, ale tam pana nie było, ale nie. Ale proszę państwa, chodzi o produkcję. Można wymienić serialowe, takie jak Zakochani po uszy, Pierwsza miłość, ale pytanie jest, czy widzieli mnie państwo na... No, proszę pana, pan wymienił wszystko, nie wiem, co pan robi na YouTubie, bo ja bardziej tak gaming idę, nie? Ale ogólnie to chodzę na te prywatne takie spotkania... No ja nie wiem, czy widziałam, czy nie widziałam, ciężko określić. Na pewno wiem, że ma pan znanego teścia. Ale przepraszam państwa, chciałem zapytać ludzi, tu jest bardzo dużo ludzi. Oszukałam was, tak naprawdę jestem Dorotą Bawołek, jestem taką świetną aktorką, grałam u Fajbusiewicza w 997 i w różnych innych produkcjach i to się okazało, że jestem jednak kobietą, dlatego mogłabym zagrać w... Mamo, zobacz, podwozie było złe! Twoja twarz brzmi znajomo, tak jak Krzysztof Szczepaniak, między nami tak jak Karola Sentowska, ale nie zrobiłam tego, bo jestem strasznie łasa na pieniądze. Chodź na loda. Przepraszam bardzo, to miało dotyczyć mnie. Chodź, pogramy w nogę! Nie ani jednej mojej produkcji, a miało Wziąłeś być o piłkę? Mnie. Miało być o mnie, starałam się 15 lat o ten... Mamo! Głowa mnie boli! Dobrze. O Jezus, nic nie wymieniliście, musiałem wszystko ale to, wymieniać. No bo wyczekaliśmy. Zorientowałem się w ostatnim miejscu, nie było nic wymienione. No bo co, to były Zakochani po uszach. Ale ja to wymieniłem! No bo ja chciałem w kolejnej rundzie. Wiem. W kolejnej rundzie? Ja za trochę, tydzień w piątek? Ja się trochę tak zagapiłem. Tam nie było gdzie wejść. Tam nie było gdzie wejść już później. Tak, no bo jak był ten voiceover? Nie, to jest za trudne, ja się wypisuję. Ale to było śmieszne, uważam. Niech będzie wyprawa tak, w kosmos. Elon Musk, tak? Kosmos. Niech będzie w kosmos wyprawa. Nadzwyczajne wiadomości z przylądka Canaveral. Jesteśmy tutaj, jednak jest zamknięte.
Poczekaj, bo przyszłem tu otworzyć, żeby... Tomek dzisiaj powiedział, że mam... Ja przepraszam, bo ja widziałam tę rakietę, to stoi ta rakieta i ja nie wiem, po co ona tam stoi. Ona stoi, bo zaraz co, do góry poleci? Ja nie rozumiem, po co my tam, po co w ogóle... Kolejka ustawiła się, żeby zobaczyć rakietę. Pani Halenka tam no trochę nie nadążała wystawiać tych wejściówek. No bo generalnie ludzie się niepokoili. Nie, okienko było nieczynne, jak państwo widzicie. Wszystko było pozamykane, rachunki leżą, nic nie porozumie. Przepraszam, dlaczego wszystkie okienka są zamknięte? Wszyscy polecieli w kosmos? Co to chodzi? Proszę mi wytłumaczyć, co pani o tym sądzi? Proszę pani, ja jako tutaj zastępca dyrektora WRUB, czyli rozgwiezdny urząd, proszę je, podróży, byłyśmy tutaj z koleżankami i po prostu... I po prostu wszystkie czekały. I nie zdążyłyśmy wystawić tych wejściówek, żeby ci ludzie wszystko to zobaczyli. Pip, pip. Pani Halinka po prostu też... Ile ja mam czekać? Nie nadążała. Czy tego muska to można zobaczyć? Tutaj wszyscy płacili po prostu w takiej gotówce i nie miałam jak wydać. Powiedziałam nie miałam, a to nie miała jak wydać. No. Miss Chili przyszła, przepraszam, czy chcę wam przedstawić Miss Chili? Miss Chili. Ostatnio my bez amuletu ani rusz. A dzisiaj mamy amulet w postaci Miss Chili. Pięć narzędzi. Ja też nie wiem, jakie coś będzie. Dobra, będę największą ignorantką, jaka możliwa. No to jak my wszyscy. Nic nie wiedziałaś i sobie poradziłaś. Dzień dobry państwu, jestem tutaj właściwie z doskoku. To nie jest mój panel, ale poproszono mnie, jest tutaj jeden pan. Po prostu wiem, że państwo się poróżnili. Jeden pan jest od... Właściwie od czego pan jest? A pan nie wie. Później pan powie. No właśnie. Dogadamy się jakoś. W każdym razie mamy tutaj jeszcze pana trzeciego. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, nazywam się Lech Wałęsa i jestem magistrem, inżynierem elektryki. No właśnie. Kto halo? Dzień dobry. Sprawa jest taka, ja jestem z Sieradza, nazywam się Przemysław i jestem tokarzem. Pracuję przy tokarce z młotkami, z piłami i z różnymi innymi narzędziami. O, dzięki Bogu, panowie wiedzą, co robią. Zastanawiam się jeszcze, chciałem powiedzieć, bo ja nie do końca wiem, co ja tu robię w tym programie, bo ja tak naprawdę zajmuję się piłą tarczową. Nie wiem, czy pani wie, czym jest piła tarczowa. Zajmuję się piłą. A, czyli tą piłą pan nie, rozumiem, pan... Różne, robię różne rzeczy tą piłą, tak. Natomiast wiertarką się też zajmuję czasem. Od tyłu, od boku, wbijam, wwiercam. Różne rzeczy, młotek. O, ciekawe. O. Wiertła, wkręty. Czyli rozumiem, że pan wiertła, a pan piła, tarcza. No to może jakoś państwo się dogadają. Halo! Chciałem powiedzieć, że szlifierka kątowa. Chciałem powiedzieć, że mój bohater był bardzo małomówny przy tym wejściu. Ale cudownie poprowadziłaś ten program. W ogóle nie myślałaś, żeby tak na życie? Taki kanał na YouTube? No, niewiedza jest moją siłą. To takie motto. Niewiedza jest moją siłą. Genialne. Im mniej wiesz, tym jesteś szczęśliwsza. 5 gwiazd, które wyszły z Talent Show. Okej, okay, no dobra, no to jest spoko właściwie. Przepraszam, złoty słowik Racibąż 2021. Filmujecie mnie, przepraszam, z dobrego profilu, wygląda mi Michał Szpak. Tak, więc festiwal w Raciborzu. Tak, otwieramy listę, lista będzie rozległa. Proszę państwa, między innymi Marion. Nie ukrywam, że nie mogę doczekać się kolejnych artystów, między innymi Michał Szpak oraz Marian Dziędziel. Proszę pani, ja powiem tak, oglądam od 37 lat. Co za kredyt pomyślał, że Marian Dziędziel wyszedł z Talent Show? Ja nie wiem za bardzo, proszę pani, jestem fanem, mam karnet, ale najbardziej jak Doda wystąpiła, by się podobało. To 4 lata do tyłu to było.
Roxana Węgiel będzie też tutaj, wystąpi Ania Dąbrowska, wystąpi tutaj Vicky Gabor, chyba tak się czyta, bo to jest takie niepolskie, ale nie przepadamy za niepolskim, ale dobrze, będzie Dawid Podsiadło, zsiadłem, mleko piłem dzisiaj na śniadanie, będzie występował też Szymon Hołow, o nie, po moim trupie, to nie. Proszę Państwa, ja naprawdę wierzę, że ciągle możemy po polsku i uczciwie zaśpiewać parę piosenek. Ja uwielbiam chałupy Welcome To na przykład i mam nadzieję, że się pojawią teraz też w tym sezonie. Proszę Państwa, no obejrzeliśmy wszystkie zachęty i wszystkie tutaj możliwe trailery. Serdecznie zapraszam, zanim się zawieszę, chciałem jeszcze dodać, że w przyszłym roku... Ale nie, słuchajcie, przepraszam, chcę to powiedzieć na głos. Najlepsza impression Jana Marii Rokity. To mnie tak wybiło, że ja nie mogłem wrócić już. Doskonałe. Tak mnie to wybiło, że już dałem wam, oddałem wam później to. Doskonałe. Stary, to było... To... Kategoria 1 z 10. Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym odcinku 1 z 10, a teraz nasi uczestnicy. Pierwszy zacznie pan numer 1. Witamy. Panie Pawle? Dzień dobry, nazywam się Paweł, mam 36 lat, moim zainteresowaniem jest branie na siebie. Dzień dobry, moje ulubione to utwory muzyczne, proszę pan z numer 3. Proszę bardzo. Panie Rafale. Pan Rafał, to ja. Siemka. Witam wszystkich bardzo serdecznie i siema. Dzień dobry, nazywam się Maciek i przyjechałem do was z Gdańska. Słupska, nie pamiętam. Dzień dobry, moje zainteresowania to imiona władców Polski. Moje imię to Ryszard. Dziękuję. A ja wykorzystam już pierwszą szansę i odpowiem na pierwsze pytanie. Nazywam się Kazimierz i mam zajebisty fular. Dziękuję. Ja jestem tutaj taki niepozorny, ale po prostu rozwalę system i wszyscy mnie zapamiętają. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do pierwszej kategorii, którą będą oczywiście dla nas i... Gdzie jest... Kuferek. Bip! Kultowe teksty. Dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym programie. Cytaty, teksty, kultowe porzekadła z filmów, z bajek, z książek, tudzież naszych rodzimych celebrytów szturmem wdarły się na salony. Dlaczego wytrujecie ludzi, rzekła Magda Gessler. Podoba mi się twoja pała, jesteś hypnotizing, rzekła Joanna Krupa. Czy te teksty... Tak było, to oryginał. Pała. Teksty Zenona Martyniuka. Ja chciałam powiedzieć, że nie słucham Martyniuka, nie znam Martyniuka. Słyszałam może jeden utwór, może dwa. Ja już bym chciała. Styrta się pali. Powiedziałam, bo... Zarówno kurde. Pudełeczko, proszę powiedz mi, dlaczego ja miałam być ja... Dziewczyneczką, dziś... Jest to Gucci, Radek podaj torbę. Młodzież Radek podaj torbę. I co jeszcze? Podaj cegłę. Tylko znałam, ale... Dziura! Jest dziura w ścianie! No i tak, nie wiem. Kartka do kartki. Ja już bym chciała, znam. I Oksana, i chłopaki, takie. Czy my się wzbiliśmy na jakiś zupełnie nowy level dzikogrzańskich challenge'ów? Ja nie rozumiem. Nie mogłem się zebrać po tej chwale. No, a ja w ogóle byłam w szoku, że my dalej jedziemy. To miałam Dziewczyno, podoba mi się twoja pała! What the hell? Pięć słów w różnym języku. Po świecie to na pewno pięć słów w różnym języku. Dobra.
Spasiba, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj stała się rzecz niesamowita, mianowicie Płażasta i I love you cię. Mój chłopak powiedział do mnie, że nie mogę z nim być, ale ja mam to w dupie. Także oddaję głos do studia. Marzena, Marzena, jesteś? Jesteś tam? Komiert, ale nie zimno. No dobrze, jestem tutaj, wiesz, nie chciałam wywlekać na światło dzienne twoich problemów sercowych, ale dobrze, jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to słuchaj, no nie wiem, nie widziałyśmy się. Ja! Wir müssen sehen zu Schlauf und haben... Dobrze, nie odejmuję, wszystko jest dobrze. Parakalo, tutaj Merchefaristo. Tu pilnujemy, pilnujemy, on jest na... Pilnujemy. My dear base child, I'd like to appeal to you... Brawo! Brawo! A był w stanie powiedzieć. Nie, powiedzieć. Spokojnie, Grzegorz, despacito, Grzegorz, despacito. Nie rozsiadaj się na tym, no. Wstawaj, wstawaj. Ladies and gentlemen, I learn new languages. This languages is a Polish languages. Ty ja mam widzowie, bestia, wolny snu, Because when I saw that I don't speak any of it, I remember being in Hungary. Wiesiek. And I was hungry there. Wiesiek, wstawaj! Liczyłem, że powie konnichiwa przynajmniej. Thank you very much, thank you. Powiedzieliśmy chyba. Nadrobiłem konnichiwa na końcu. Mamy chyba. To. Jeszcze, bo nie wiem, czy było pięć języków. Dużo było różnych, ale różnych języków. Rosyjski był, francuski był, włoski. Był włoski. Tiamo. Był niemiecki. I był też grobowy. Jakiś był taki, tak, tak, tak. To mój język jest. Gatunki muzyczne? Witam serdecznie, jest 31 dzień sierpnia, witam serdecznie, jest godzina 17, w Londynie jest godzina 16, w Ameryce jest godzina, ja wiem, 12. Proszę Państwa, chciałam na początku Państwu opowiedzieć o nowym festiwalu w Opolu, przepraszam, w Sopocie. Nie, przepraszam. Tak, Sopocie. Dzisiaj odbywa się festiwal w Sopocie, na którym pewna Joanna zaśpiewa wspaniałą piosenkę. O, a tu właśnie odsłaniamy scenę! Brawo, brawo, brawo! I? W Sopocie pojawi się dużo muzyki. Będzie jazz, będzie rock, będzie latino, a oraz funk i soul. My tu czekamy na jakieś hardkorowe granie. Tak, tak, tutaj za chwilę, proszę państwa, zacznie się tutaj. Ja generalnie... Dziękuję, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Będzie mega jazda, po prostu mega jazda, biała gwiazda. Tak jak słyszeliście państwo, nie możemy się doczekać. Mówiłam o Opolu, dlatego że w Opolu, drodzy państwo, odbył się wspaniały mecz, na którym wydarzyły się wspaniałe rzeczy. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Dzień dobry, no co się wydarzyło? No po prostu jestem mega bestią, po prostu... Proszę strasznie państwa, się przytulał. Mike Tyson przytula się do drugiego pięściarza z tego względu, że po spotkaniu z Andrzejem Bołotą Mike Tyson bardzo polubił polską potrawę. Uszka z barszczem. Polubił uszka z barszczem. Puść mnie. I po prostu tak się robi uszka. A on mu ciach. Uszka. A on go no nie wiem. Dzikie. Bardzo dobrze. Dzikie uszka. Czyli kategoria to musicale, tak? Dobrze, dobrze. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, godzina 19. Widzowie naszego programu zastanawiają się pewnie, jaka premiera zbliża się w naszym wspaniałym Teatrze Fabrycznym z Łodzi. Teatr Fabryczny z Łodzi
Dzień dobry, dzień dobry. Fabryczny wieja, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, to tu wszystko pali się. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja zaplanowałem tutaj premierę spektaklu Kinki Płuc, ale pikiety zrobione tutaj z rzeszy ludzi powiedziały, że kategorycznie nie, dlatego wystawimy Jesus Christ, Christ Super Star. Taki jest, taka jest koncepcja i to jest słuszna koncepcja. Po nieudanej koncepcja. Premierze... Po nieudanej premierze... O, takie musicalu! Wicked! Musicalu Wicked! O jedyne te... Czas przyszedł na nową produkcję. Wystąpi w nim rzesza wspaniałych artystów. Fabryce. Porozmawiamy teraz z garderobianą. Pierwszą garderobianą. Dzień dobry! Chciałam powiedzieć, że dyrektor miał mi dać rolę. Miałam śpiewać i grać i tańczyć i nie dał. Powiedział, że mam być garderobianą. Płynie, 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 płynie czas. Garderobiana pani Bożena nie jest niestety jedyną osobą, która nie wystąpi w tym wspaniałym spektaklu. Kolejna premiera. No proponują spektakl Metro. Metro, my nawet w Łodzi nie mamy metra. Więc może Pretty Woman, bo kobiet ładnych to mamy w Łodzi akurat sporo, rzekłbym. I ty. Wymieniliśmy pięć na pewno. Nie mogę sobie przypomnieć jednego tytułu musicalu. Ale to tak jest. Zagrałem ja... kilku i nie umiem sobie przypomnieć jednego. Ty sobie teksty takich pięknych piosenek, powinnaś to nagrać. Poszliśmy jak burza. Tak. O matko, nie, to było przerażające, to było za trudne. Ale szczerze, podobało mi się. Szło, jeszcze można byłoby to przedłużyć. Podoba mi się taką, fajnie wymyśliłaś. Trudne. Dobre, i to jest dobry kierunek. Idźcie tą drogą. A takie konkursy tylko w programie... Ciekawe, dzikie ucho. Ucho! Pięć punktów za Karola! Gratulacje, zdobywacie komplet punktów. Zdobywacie komplet punktów, gratulacje! Dziękujemy bardzo! Wcale nas to nie dziwi. Pozdrawiamy drużynę, która kilka tygodni temu przegrała! Tak. To dla Kamila za uratowanie kategorii. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Chciałem pozdrowić całą rodzinę i wszystko wziąć na siebie. Mogę to otworzyć, czy nie? No, ale nie wiem, co tam jest. Dzikie ucho. No, jak zwykle w tych programach nie ma nic. Ale jednego, czego możecie nam zazdrościć, to Ewuni. Bo my ją mamy w godupie. Czy nie jednego, ale jednej z rzeczy, tak, zaiste. Dużo miłości. Właśnie taka głupia sprawa, ma dwie słówki pożyczyć. Tyle miłości znajdziesz w sercu mem. No dobrze, bo... Znajdziesz w sercu mem, dziewczyno. Ktoś chciał do domu coś szybciej. Maciej, zaśpiewaj nam też coś. Śpiewająco pożegnam się z wami. Do zobaczenia już w następnej odsłonie Dzikiego Ucha. Znowu harknąłem. Dziękujemy wam, kochani. Dziękujemy. To się nigdy nie skończy. Dziękujemy. Widzimy się w odcinku numer 4. Znaczy, to nie będzie wcale numer 4, ale to już będzie mój czwarty po tym trzecim, bo Ania już podpisała ze mną wielomilionowy kontrakt. Dziękujemy wam, że jesteście, że oglądacie, że... Wspieracie. Tak. Trwacie. Przy kanale wiernie, że zapraszacie kolejne osoby, że poświęcacie swój wolny czas, że... Że śmiejecie się tam. Że śmiejecie się. Że bawicie się dobrze. Że sprawia wam to radość. Że macie wspaniałe życie. Że tym, że sprawia wam to radość, sprawiacie radość nam. Że mam jednego więcej followersa na Instagramie. Chyba tego nie przebije już. Dziękujemy bardzo, to było... Trzymajcie się! Jeszcze to było naprawdę trudne. Tak, gdzieś i naprawdę improwizowaliśmy, słuchajcie. No jest, nie zostało ustalone. Słuchajcie, trzeba lecieć. A podobieństwo nazwisk i sytuacji przypadkowe. Tak. Przepraszamy za wszystko, co się tu wydarzyło. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i świetnie się bawiłam. Tak. Pamiętajcie, like, subscription, komentarz. Tak, Ewa bardzo lubi czytać koniecznie komentarze, zwierzyła nam się, więc same pozytywne. Same pozytywne.
Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli wejdziecie na nasze Instagramy i zafollowujecie nasze profile, o, ten to obiecuję, że... Upiekę ciasto i nie, każdemu z was przyszle jabłeczki. Po premierze tego filmu, jeżeli zaobserwujecie nasze profile, to my do każdego obserwującego wejdziemy na profil i skomentujemy jakieś zdjęcie. Co? Przysięgam, po premierze tego filmu. Tak zrobimy. A to wszystko zrobi Karol Osetyński. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już nie możemy się doczekać. Nie, 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 tutaj kochanie, zawsze ja robię puentę. Pa. To jest coś takiego jak tapping? Ja chyba będę musiała sobie zrobić. I'll be there saying, tschüss. Wunderbar zu treffen. Dankeschön. Już to też było po rosyjsku, pa.